Przystępuję do wsparcia twojej pozycji. Pomogę ci, albo jednak nie. Ej, on tam jest, cześć Gregor. Nie, nie jestem zdrowy. Ej, bus na torze. Stream miał być w niedzielę, ale większość dnia tamowałem krew, która leciała z nosa. To co lubi. To za czołg. 50 TP proto. Resilience. Czyli premka ósemka. Premka ósemka, która ma specjalne kamo. Rainom. Jest to czołg, który można kupić charytatywnie w sklepie WG. Ojej, ja myślałem, że on... Chyba się nie spodziewałem, że gość po prostu będzie jechał do przodu. Wiem, że tam wychyli. Za 119 zł jest ten czołguś. Jestem, bo był. Nie wiem, czy dalej się go da kupić. Jeśli tak, to już 3 tygodnie by dało się go kupić. To musiał poczuć.
On mój co z hajka dał. No widzisz, Ignak. To ja do ciebie czuję. Już się praktycznie skończyły muchy. Znowu się zrobiło ciepło i znowu muchy się pojawiają. I mi jedna lata obok łba. Odgryzę jej skrzydełka. Mam swojego detraka, 40 HP. I nikt go nie dobije teraz. Czemu ja nie myślałem, że ty rozwodnik jesteś? Tak z drugiej strony. Lul. Dobra, słaby. Znaczy, na streama. Cześć Karol. Mój top 2 gift subskrybencie w tym miesiącu. Ciekawią mnie bezety, które nie używają na początku bitwy turbo. Bezeta, czołg, którym możecie podjechać na równi z medem, a czasem nawet szybciej niż med w daną pozycję. I mieć już przycelowane w przeciwnika, który się wychyla. Czasem nasza bezeta. Grająca za defenderem. I co najmniej 50% bezet w ogóle nie używa turba, albo turbo używa pod koniec bitwy, żeby staranować kogoś i zginąć. Używanie turbo jest takie trudne? Semka ma chyba 4 turbo. 3 używasz na dojazd na początku bitwy. Jedno sobie trzymasz na jakiś escape. Chciałem trochę z damage'em. Damage nie wszedł. Gościu ma naprawkę. Znaczy ma naprawkę. Ma perka pod naprawkę plus HP-ki, które też dają mu szybkość naprawiania się. No i nie jest tak kolorowo przez to. Łapie przestrzał na mnie. A tfu! Ktoś strzelił, szybciej przeładuje. I nie chcą co moim zasłonie. Chociaż, dobra, zasłoniłem bezecie, która nie ogarnia, więc olać. Żadna strata. Bizonta siedzi na krosie, to mi się nie marzy podjeżdżać tam. Ale pechę dałem. Wydaje mi się, że nasza baza padnie, aczkolwiek
Nie stanie się to w 5 sekund. Dante dostał ode mnie. Został na strzał. Zaryzykujemy. Z nimi 3, zanim ja wychylę. Na niego tak, żeby zrobić pechę. Więc no, not worth it. Chyba bez spota. Ej, jednak za... Tam o dziwo nasi nie padli. O, gościu twardo mierzy we mnie. Jumpik na czacie. No, 95.02. I Mark of Excellence. Ej, no początek na tym czołgu miałem dobry, aż do 93%. Ostatnie 2% wbijałem przez 20 bitew. I mi średnie spadły o 200 ponad. Nie wiem, jakaś bariera. Jeśli chodzi o ten czołguś, no 50 TP prototype. Druga odsłona tego czołgu, charytatywna dla Ukrainy. Pakiet za 119 zł ma ten czołguś. Dochód idzie na jakieś tam charytatywne cele. Jeśli chodzi o przekazywanie pieniążków na Ukrainę. Dosyłacz, Venta, Staba, dyrektywa na pewną rękę. Normalnie by była dyrektywa na Stabę, ale po taniości lecieliśmy. Ulepszenia polowe. Nic, lewo, prawo. No i mamy znowu sytuację, gdzie... Jedyny czołg do zmarkowania na naszym koncie to 116 F3.